Zegarek sportowy to dla wielu biegaczy nieodłączny towarzysz w treningu. Może być jednak zarówno zbawieniem, jak i przekleństwem. Wszystko zależy od tego, jak z tego gadżetu korzystamy. Mój poprzedni zegarek, czyli Garmin Forerunner 245, odhaczał dla mnie praktycznie wszystkie moje wymagania, czyli dokładne dane z treningu, synchronizacja ze strawą, możliwość ustawiania treningów i tras. Dlaczego zatem zdecydowałem się na zmianę? Czynników było kilka. Głównych z nim była możliwość wyświetlania map, ale też Garmin Pay, czyli możliwość płacenia zegarkiem. I tak, korzystam już z 945 ponad rok i chciałbym się z Wami podzielić moimi przemyśleniami, czy z perspektywy czasu warto było zapłacić ponad dwa razy więcej za garść dodatkowych feature'ów. Zacznę może od rzeczy bardzo ważnych, od wyglądu. Forerunner 945 nie różni się zbytnio od Forerunnera 245. To jest ten sam typ obudowy, ten sam wyświetlacz o rozdzielczości 240x240 pikseli, ale 945 ma większą kopertę, 47 mm kontra nieco ponad 42 mm w 245. Wygląd tego zegarka jest zdecydowanie bardziej sportowy. To też było dla mnie jego zaletą, bo nie chciałem mieć na nadgarstku takiej krowy, jaką jest Fenix. Forerunner 945 waży około 50 g, więc jest też trochę cięższy od swojego tańszego odpowiednika. Domyślny pasek w zestawie jest silikonowy, ale jeśli Wam to nie odpowiada, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go sobie po prostu wymienić. Ja przy nim zostałem i jestem zadowolony. Świetnie mi się sprawdza, zwłaszcza w sportowym settingu, gdzie ma styczność z potem bądź z wodą, na przykład na basenie. A skoro już o wodzie wspominam, to zaznaczę jeszcze, że 945, podobnie jak 245, może się pochwalić odpornością na wodę 5 ATM, co znaczy mniej więcej tyle, że można się z nim zanurzyć do głębokości 50 metrów. Jeśli chodzi o osprzęt, to Forerunner 945 oczywiście posiada to, co miał sobie tańszy model, czyli akcelerometr, GPS GLONASS Galileo do ustalania pozycji, kompas, pulsoksymetr i czujnik tętna. Ale żeby nie było, że nic nowego nie dodaje, mamy tutaj też żyroskop, termometr i wysokościomierz. Obsługuje też NFC wraz z Garmin Pay do płatności zbliżeniowych, a także jest w stanie pomieścić do 1000 otworów z najpopularniejszych serwisów streamingowych, a także po prostu jako MP3, jeśli ktoś jeszcze żyje w latach wczesnych 2000. Garmin chwali się, że Forerunner 945 wytrzyma na baterii do 2 tygodni w trybie smartwatcha i do 36 godzin w trybie GPS. No i oczywiście, jeśli korzystamy z opcji słuchania muzyki, to ten czas się zdecydowanie kurczy. Ja z opcji słuchania muzyki nie korzystałem, bo jestem użytkownikiem Apple Music, a akurat tej platformy Forerunner nie obsługuję. Ale ogólnie rzecz biorąc, z baterii w tym zegarku jestem bardzo zadowolony. Ładuję go zazwyczaj raz w tygodniu, a noszę go cały dzień i noc. W tygodniu wpadają mi 4 treningi biegowe, czyli w sumie około 4-5 godzin pracy z GPS-em i do tego okazjonalnie dokładam rower czy jakieś inne aktywności. Ładuję też ten zegarek, gdy ma jeszcze z 10-15% baterii, więc to też nie jest tak, że ten tydzień to maks, co mógłbym z niego wyciągnąć. Także bateria zdecydowanie na plus. Forerunner to zegarek multisportowy i nadaje się do śledzenia tak naprawdę prawie każdej aktywności. Oczywiście skupia się na dyscyplinach triatlonowych, czyli bieganiu, pływaniu i kolarstwie, ale świetnie się sprawdza też przy innych sportach. Używają go i podczas gry w tenisa, na siłowni, ale też podczas pieszych wycieczek po górach. Wszędzie w jakimś stopniu był przydatny. Co na pewno jest fajne, to to, że jeśli jakiejś aktywności nie ma domyślnie wgranej w ustawieniach, to łatwo można ją tam dodać i mieć zawsze pod ręką. Ja w ten sposób musiałem sobie stworzyć chociażby badmintona. Mógłbym się jeszcze tutaj rozgadać na temat tego, jakie jeszcze funkcje Forerunner 945 oferuje, ale takie rzeczy każdy może sobie sprawdzić w szczegółach na stronie producenta. Dlatego teraz czas na to, żebym Wam opowiedział, jakie funkcjonalności mi najbardziej przypadły do gustu. I znów będę się odnosił do Forerunnera 245, jako że to był mój poprzedni zegarek. Tutaj możecie sobie obczaić moje wrażenia z użytkowania właśnie tego modelu. Skupię się na funkcjach, których 245 nie miał, czyli zacznę od największej różnicy, a mianowicie od wyświetlania map. Możliwość wgrania trasy do zegarka była już w tańszym modelu, ale tam trasa wyświetlała się na białym tle. Widzieliśmy zatem zarys trasy, dostawaliśmy podpowiedzi, kiedy skręcić, ale nie wiedzieliśmy dokładnie, jak wygląda rozkład ulic i tym podobne. Garmin Forerunner 945 tą funkcję już posiada i jest ona mega przydatna. Po pierwsze, pomaga zorientować się w terenie dzięki temu, że na zegarku widzimy zaznaczone punkty orientacyjne czy wspomniany już wcześniej układ ulic czy ścieżek. A po drugie, w przypadku gdy chcemy sobie trochę poimprowizować, to jednym rzutem oka możemy ocenić, czy ulica, w którą skręciliśmy, dokąd się nas doprowadzi, czy będziemy musieli zaraz zawracać. To jest zwłaszcza przydatne w miejscach dla nas nowych. Przekonałem się o tym podczas pobytu w Zagrzebiu. Trasę wyznaczyłem sobie na Strawie, ale w trakcie biegu okazało się, że jedna z ulic jest właśnie w remoncie. Gdybym korzystał z Forerunnera 245, moimi opcjami byłyby albo ominięcie utrudnień na czuja, albo zatrzymanie się i szukanie alternatywy w telefonie.
Z 9.45 tego problemu nie było, spojrzałem na zegarek i od razu wiedziałem, którędy mogę sobie pobiec. Przy okazji wspomnę też o GPS-ie, ten łapie sygnał dość szybko zarówno na wsi, jak i w mieście. Trochę dłużej trzeba poczekać przy dużym zachmurzeniu, ale nadal jest to czas znośny. Jeśli o dokładność chodzi, jest jak najbardziej ok. Zdarza mi się biegać w grupie, w ekipie są zegarki różnych marek i zazwyczaj po 10 km mamy między sobą różnicę na poziomie 200 metrów, czyli tak akceptowalnie. Czasami trochę większy rozrzut jest w gęstym lesie lub w górach, ale ja najczęściej jednak biegam po płaskim i tutaj tych problemów nie zauważyłem. Kolejna funkcja, której w 2.4.5 nie było, to Garmin Pay. Przy pomocy aplikacji Garmin Connect jesteś w stanie podpiąć do zegarka swoją kartę debetową lub kredytową i płacić zegarkiem. Jest to bardzo przydatna opcja, bo nie trzeba wyciągać telefonu, a jeśli ktoś z Was korzysta z nowszych iPhone'ów, to też nie zawsze jest opcja dobrze użyć Face ID na przykład. Jest jednak jedno ale, żeby zapłacić trzeba kartę odblokować ustawionym przez nas pinem, a korzystając z przycisków Forerunnera nie jest to najszybsza czynność na świecie, więc ten zysk, który mamy z braku konieczności wyciągania telefonu, tracimy przy wpisywaniu pinu, ale Garmin Pay to świetna opcja, jeśli na trening nie zabieramy ze sobą telefonu w ogóle. Po ponad roku użytkowania nie zauważyłem, żeby bateria trzymała krócej. Tarcza zegarka też w żadnym miejscu nie jest zarysowana, mimo że kilkukrotnie zdarzyło mi się mocniej patnąć w coś kanciastego. No i raz się wywaliłem na zbiegu w górach, nie widać śladu. Zegarek świetnie też współpracuje z paskiem tętna Garmin HRM Run. Muszę zaznaczyć, że robi to lepiej niż 2.4.5, bo tam zdarzało mi się, że w trakcie treningu traciłem połączenie z pasem. 9.4.5 tego problemu nie miał ani razu. Teraz biegam też w pasie Polara i ani razu mi się nie zdarzyło, żeby mi się rozłączył, więc to na pewno też na plus. Tak chwalę i chwalę, ale czy jest coś, co mnie w tym zegarku konkretnym wkurza? Ano jest. Nie jest to jakaś wielka rzecz, ale jednak. Gdy korzystam z synchronizowania tras lub treningów, to za pierwszym razem wszystko działa git, ale jeśli wprowadzę jakieś zmiany do trasy lub treningu i kliknę wyślij do urządzenia, to działa to w kratkę. Czasami zegarek ogarnie zmianę, a czasami nie. Dlatego zazwyczaj najpierw usuwam dany trening lub trasę z zegarka, a dopiero potem w aplikacji na telefonie używam opcji wysłania na urządzenie. Works every time. Co nie zmienia faktu, że jest to trochę workaround. Mógłbym też ponarzekać na okazjonalne szaleństwo GPS-a w niespodziewanych momentach, ale to akurat chyba nie kwestia zegarka, po prostu technologii i niesprzyjającego otoczenia. Najlepszym przykładem jest Las Bielański w Warszawie, gdzie było mi dane raz pobiegać z ekipą Swords Athletics. Każdy z nas biegł stałym tempem, ale każdemu z nas na jednym zakręcie GPS odstawiał jakieś cyrki, przez co tempo w tym miejscu spadało o minutę na kilometr. Bardzo, bardzo to było dziwne. Ale też biorąc pod uwagę, że nie tylko ja miałem ten problem, a większa grupa, to właśnie dlatego strzelam, że to raczej kwestia GPS-owa, a nie konkretnego zegarka. No i dobra, czas odpowiedzieć na najważniejsze pytanie. Czy warto dopłacić tysiaka do Forerunnera 2.4.5 i kupić 9.4.5? Moim zdaniem tak. Przez to, że jest on trochę masywniejszy od 2.4.5, to lepiej wygląda na moim nadgarstku. Funkcja map już niejednokrotnie okazała się bardzo przydatna, a możliwość płacenia zegarkiem też jest sporym ułatwieniem. Wysokościomierz i żyroskop też zdecydowanie na plus, jeśli biegacie po górach, w mieście specjalnej różnicy to nie robi. Jeśli te feature'y Cię nie przekonują, to śmiało możesz uderzać w Forerunnera 2.4.5, a zaoszczędzonego tysiaka wydać na przykład na dobry pasek tętna i buty. Twój wybór. To były moje wrażenia z użytkowania zegarka Garmin Forerunner 9.4.5 od ponad roku. Na ten moment nie zanosi się, żebym go wymieniał na coś innego. Zdecydowanie odhacza wszystko, czego oczekuję od zegarka sportowego. Nie wspomniałem tutaj zapewne o wielu funkcjach, jak chociażby funkcje smartwatcha, synchronizacja z Garmin Connect i tym podobne, ale chciałem się tu skupić na rzeczach ważnych dla mnie. Odsyłam Was do mojej recenzji Forerunnera 2.4.5. Tam trochę więcej wspomniałem o niektórych funkcjach, a 945 też je na swoim pokładzie posiada w niezmienionej w zasadzie formie. Tyle! Jeśli Wam się podobał ten materiał, to zostawcie łapkę w górę, a także zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Nie wiem, jak tak można. Hańba! Dobra. Nara.